Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Corle i zapraszam do kolejnego aktu, wspólnego aktu w grze. Ukryty plan, tak? Żadna ukryta prawda. Lepiej zacznijmy naszą przygodę. Tom Nelson aresztował Finna i ocalił zakładniczkę. Tom dostał awans na sierżanta i został przełożonym Becky. Felicity udała się do sędziego w sprawie Finna. Spotkała się z nim w sądzie tego samego dnia. Felicity przekonała sędziego Winstona, by dał Finnowi przepustkę pod obstawą policji. Felicity zaprosiła Becky do siebie, by wspólnie przejrzeć akta spraw. Becky odrzuciła zaproszenie Felicity. Felicity sama przyjrzała akta. Becky natknęła się na ukrytą kamerę na miejscu zbrodni. Becky nie podała solidnego alibi na noc śmierci Kalwarego. Czyli Becky by miała na imię Adam? To by było dość podejrzane. Tutaj też nam przedstawili motywy, które mogły zostać rozegrane inaczej podczas naszych wyborów, czy tego, co zrobiliśmy. Jak widać, obraz był bardzo istotny w poszukiwanych przez nas przedmiotach, czy tak samo wcześniej. Jeżeli sam początek byśmy rozwiązali inaczej, pewnie kto inny byłby naszym przełożonym, albo Becky byłaby przełożoną Toma. Zresztą to nieistotne. Zobaczymy w drugim podejściu, a w tym, cóż, ruszamy dalej. Nadszedł czas na akt drugi gry Ukryty Plan. Hej Simon, trzymasz się? Daję radę. Psychol na wolności zawsze dokłada ci pracy, no nie? Okej, załogo, proszę o ciszę. Słuchajcie. Straciliśmy kolegę. Kolejny nie wróci na służbę. Mogło być jeszcze gorzej. Trudna chwila dla każdego z nas. Calvary był twardym skurczybykiem. Nie do wiary, że tak skończył. Musicie teraz dać z siebie wszystko, żeby rozwikłać tę sprawę. Coś więcej na ten temat? Wybacz, sierżancie. Wiemy więcej o świadku? O panience? Puściliśmy listy gończe za prostytutką i potencjalnym podejrzanym. To Adam Jones. Dam znać, jak coś się dowiem. Podejrzewamy, że Calvary padł ofiarą naśladowcy wnykarza. Możliwe, że Finn zainspirował kogoś zza krat. W śledztwie pomoże nam prokurator Graves, która już od jakiegoś czasu działa w tej sprawie. Jeszcze jedna sprawa. Prokurator Graves załatwiła Jonathanowi Finnowi czasową przepustkę pod naszą obstawą. No nie, znowu te bójdy? Ej, wiem jak to wygląda. To ważny trop i trzeba go dokładnie zbadać. Jeśli komuś to nie pasuje, proszę do mnie. Detektyw Marney, proszę przejrzeć stare akta Calvarego. Może jest związek z poprzednimi atakami. Nie biorą pod uwagę, a być może nie wiedzą tego, jak Finn nam przedstawił całą sprawę, że Adam ma się pojawić jeszcze raz jako wnykarz, zanim wyrok zostanie wykonany. Tak, jasne. Czaję. No dobra, koledzy. Nie ma tutaj na co czekać. Bierzmy się do pracy. Cześć. Panno Graves? W porządku? Nie jest lekko, gdy giną nasi. Bez względu na okoliczności. Ale dzięki za troskę. Dam znać, jak coś znajdziemy. Finn jest prawie gotowy na swoją wycieczkę. Może do nas dołączysz? Chciałabym. Kiedy uporam się z papierami. Znów takie słabe to alibi. Masz jakiś problem? Co? Co ci kurwa strzeliło do głowy rano na miejscu zbrodni? Becky! Naprawdę myślisz, że jestem w to jakoś zamieszana? Nie teraz, dobrze? Kolego, to zdanie jest przypisane tylko dla kobiet. Jesteśmy partnerami. Musisz być ze mną szczery. Zrozum. Wszyscy wiedzą, jak było między tobą i Calvarym. Masz motyw. Musiałem zapytać. Myślałam, że trzymasz moją stronę. Tutaj nie chodzi o stronę. Lepiej, że to ja zadaję pytania, okej? Ludzie z wydziału. Tak, wiem. Wiem, jak to wygląda. Gdyby udowodniono, że zgubiłam dowody, byłoby po mnie. Więc tak, motyw. Szkoda, że na niego nikt nigdy nie doniósł. Dobrze wiesz, że już wcześniej widywano go z dziwkami. Był posrańcem, ale pytania się pojawią i na im więcej z nich odpowiesz, tym lepiej. Czemu szef cię przydzielił do akt? Może grajmy ofiarę. Myślałam, że jesteśmy partnerami. Chcę, żebyśmy mieli jasną sytuację. Czyli wcale mi nie wierzysz? Pewnie, że ci wierzę. No nie wydaje mi się. Hej, to nie fair. Musimy sobie ufać. Wiem. Musimy. Adam Jones mieszkał w Las Palmas w tym samym czasie co Finn. Podobno zginął w pożarze, po którym zamknięto placówkę. Tymczasem, zdaniem Finna, Jones przeżył i mordował jako wnykarz. Ale jak to możliwe? To bez sensu. Sanitariusz, sierociniec, pierwsza ofiara. Może zaczniemy od ofiar. Wróćmy do początku, do grabarza. Ofiara Finna zabita bez wyraźnego motywu. Brak znanych powiązań z Las Palmas. Wdowa twierdziła, że nie ma pojęcia, czemu Finn miałby zabić jej męża. Może po 5 latach będzie miała nowe spostrzeżenia. Czas wybrać się do niej w odwiedziny. Pytanie, czy to był dobry kierunek naszej podróży? No ale... Niewiele godzin do wyroku już zostało. Trzeba decydować mądrze. Tak? Pani Johnson? O co chodzi? Może nie będziemy straszyć. Chociaż... Chciałabym porozmawiać o pani mężu. Jest pani gliną? Nie mam nic do powiedzenia. Podszedłbym do tego profesjonalnie. Zgadza się. Jestem z policji. Chciałabym zadać kilka pytań na temat pani męża. Ta? Gdzie wy byliście, kiedy mnie bił i dzwoniłam do was po nocy? Gdzie wtedy byliście? Teraz wy macie do mnie sprawę, ale ja nie mam dla was czasu. W porządku. Powie mi pani, co konkretnie chce wiedzieć? Podejdźmy ze współczuciem, chociaż... Przykro mi słyszeć, że mąż tak panią traktował. Zdaje się, że zasłużył na swój los. Ta, zasłużył sobie. To już wszystko? Chciałabym wiedzieć, czy pani mąż korzystał z usług prostytutek. Dobre pytanie. Nie przepuścił nikomu i niczemu. Od burdeli po rynsztoki. Szybko straciłam rachubę. Czy słyszała pani kiedykolwiek o Adamie Jonesie? Był jeden Adam, taki dzieciak. Pomagał mężowi w pracy, kiedy jeszcze ją miał, ale to było dawno. Może to ten? Tylko nieco starszy? Ta, podobny, tak. Na pewno? Proszę spojrzeć. Ta, to chyba on. Dziękuję za rozmowę, pani Johnson. Tutaj 609. Właśnie ścigam nieznanego podejrzanego. Średniego wzrostu. Czarna bluza. Marney? Budynek przy 22 Hoffman Road. Będziesz tam? Okej. Wszystko okej? No tak... połowicznie. Wygląda na to, że Adam Jones mógł jednak pracować dla tego grabarza. Wow. Najpewniej było to już po jego rzekomej śmierci w pożarze. To przełom, on istnieje. To nie wszystko. Ktoś mnie tam obserwował. Co? W porządku? Tak. Gdy go zobaczyłam, zaczął wiać. Może ktoś się przyplątał. To w końcu szemrana dzielnica. No może. To do zobaczenia. Niech on tylko nie próbuje nic głupiego. O, może sobie próbować. Radzę ci być grzecznym. Miło panią widzieć. Wygodnie w kajdankach? Skoro już pani pyta, nie czuję palców. Może by pani pomogła. Już myślałem, że chcę je zdjąć i... co? To może być trudna decyzja, bo z jednej strony, gdy zapniemy ciaśniej, no to wiecie, że jesteśmy dla niego niemili. Z drugiej strony, jeżeli poluzujemy, może dać to mu możliwość ucieczki, ale chciałbym być tym dobrym gliną. Nie! Teraz no lepiej? Tak. Jaka pani miła. To tu mieszkał Adam po powrocie z sierocińca? Tutaj Adam dorastał. Jest czysto. Bezdomni zostawili graty i tyle. Dobra, 5 minut. Oprowadź nas, szefie. Tędy. Tutaj to ten pokój. To tu Adam spał po ucieczce. Od lat nikogo tutaj nie było. Nie twierdziłem, że będzie nas witać. Okej, zaczynamy. Bardzo mało rzeczy to widać, ale mamy namiot. Tak samo sam ruch z wykorzystaniem sieci Wi-Fi jest niestety dość odczuwalnie opóźniony. W następnym podejściu, jeżeli będzie możliwość, to zdecydowanie skorzystam z bezpośredniego połączenia. O, jest, no właśnie, ja o tym mówiłem. Mówisz, że to są jego rzeczy? Jego? Nie jakiś tam bezdomny? Bezdomni by nie przyszli. Ale co to niby ma być? Z gry Adama był specem od szkodników. No coś takiego. Był dobry w swoim fachu. Pułapki, oczywiście. Adam niewątpliwie odziedziczył po ojcu talent do likwidacji szkodników. Detektyw Marney, sierżant chce, żeby kończyć. Coś znaleźliśmy. Potrzeba nam kilku minut. Jak Adam trafił do sierocińca? Ojciec Adama chodził tak pijany, że nie wiedział, co się dzieje. Bił żonę do upadłego za każde krzywe spojrzenie. Raz naładowała jego strzelbę i odstrzeliła mu czerep. Adam to widział. Pierwszy cel wnykarza też bił swoją żonę. Ten grabarz. Kolejny pijak. Dostała dożywocie. Bez warunku, bez odwiedzin dziecka. Nieważne, że gdyby nie zadziałała, to tatuś prędzej czy później załatwiłby ich oboje. Fajny mamy wymiar sprawiedliwości. Nie ma dobrego wyjścia z takich spraw. Dziwne, że nie widywała dziecka. To przegięcie. Cały sędzia Van Stone. Żartujesz? Kpiłbym z gościa, który skazał mnie na śmierć? Po kilku tygodniach Jones powiesiła się w celi. Chryste. I tak. Odesłali go do Las Palmas. Jak to mówią, z deszczu pod rynnę. Nie uwierzyłaby pani, co nam tam robili. Romiński i ten drugi zwyrodnialec. Z początku próbowaliśmy walczyć zgodnie z prawem. Dzwoniliśmy po gliny, na 3. komendę, ale niestety wszyscy mieli nas gdzieś. Nawet nasz własny kurator. Kiedy Adam wydostał się z tamtego piekła, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Tamci gliniarze? Znały ich patrole. Planował każdą akcję co do minuty. Dokładnie wiedział, kto odbierze zgłoszenie i co go potem spotka. Gliny zawiodły, rodzice zawiedli, system też. A pani co? Braliśmy się za oprawców. To by tłumaczyło, o co chodziło z tym 3. posterunkiem. Gdyby skrzywdzono mnie jak Adama? Tak. Chciałabym zemsty. Ta? Dawniej myślałem, że może Adam jako jedyny widzi świat takim, jaki jest. Że widzi całą prawdę. Złe czyny, które czają się w ludzkich sercach. A teraz wiem, że prawdę zna tylko Bóg. Dziękuję pani. Dobrze w końcu komuś o tym powiedzieć. Jasne. Nie ma problemu. Jest coś... coś jeszcze. Tak? Zakładniczka. Była ze mną. Daniela Cardenas. Daniela i jej siostra były z nami w Las Palmas. Przeżyły piekło. Izzy się nie pozbierała, a później przedawkowała. Adam wiedział, że Daniela zrobi wszystko dla zemsty na Romińskim. To sukinsyn. Mój Boże. Zakładniczka była w zmowie. Mówi 609. Potrzebny jest list gończy dla nowej podejrzanej. Danieli Cardenas. Powtarzam, potrzebujemy natychmiast listu. Cardenas nie była zakładniczką wnykarza. Była jego wspólniczką. Zadzwonię do Hilarego. Widział siostrę Danieli w kostnicy. Może odkopię sprawę. Dasz radę? Dobrą sprawę. Skoro już te kajdanki, to chyba sobie poradzimy. Idź. Ej. No nie wiem, nie jestem pewna. Myśli pani, że zmyślam? Zaczynam wierzyć, ale bez żadnego dowodu na to, że Adam żyje. Mogę zdobyć dowód. Nie, nie możesz. Racja. W tym stanie nie mogę. Odbiło ci. Serio. Nie pokażę się, póki macie mnie na smyczy. Jeśli będę sam, dotrę do niego. I podam go wam jak na talerzu. Nawet jeżeli miałbyś rację, Van Stone w życiu na to nie pójdzie. A gdybym miał pluskwę, miałaby pani na mnie oko? Nie. Może się uda? Nie. Jesteś w celi śmierci. Zapomniałeś? Za coś, czego nie zrobiłem. Zapomniała pani? Jest coś, co niechcący pominąłem w zeznaniach. O, proszę, oświeć mnie. Adam powiedział mi, że jeśli znajdę się kiedyś wolny za murami więzienia, pomoże mi natychmiast. Doprawdy? Udajmy, że panią obezwładniłem. Nikt się tego nie dowie. To szaleństwo, ale chyba podoba mi się ta metoda. I tak popełniliśmy już tyle błędów. Ten jeden więcej. Nie mogę uwierzyć, że sugerujesz mi coś takiego. Jednak to robię. To jedyny sposób, by go złapać. To proste. Łatwo dałbym pani radę. Gliny to łyknął. Wyszłoby wiarygodnie. Proszę oddać więźnia 75422 w ręce funkcjonariuszy. Tu 732, odebrałem zgłoszenie. Proszę czekać na potwierdzenie. Najgorsze, że te same gliny będą miały na nas kolejne haki. jeszcze bardziej będziemy podejrzani. Jak miałbyś go znaleźć? Pociągnę za sznurki. Odnajdę go, jak mi pani pozwoli. No cóż, to jest dziwne. Człowiek skazany na śmierć, a my mu ufamy. No ale... Zrób to. Być może to intuicja, a może to łatwowierność. Becky? Hej! Czas już kończyć! Becky? Cholera! Potrzebujemy pomocy! Już! Seryjnemu mordercy, wnykarzowi, udało się zbiec z więzienia kilka dni przed poniesieniem ostatecznej kary za zbrodnię. Jonathan Finn odpowiada za zabicie kilku funkcjonariuszy podczas serii morderstw 5 lat temu. Władze ostrzegają, że Finn jest niebezpieczny. Każdy, kto go zobaczy, powinien to zgłosić. Powiesz mi, jak do tego doszło? Jak do tego dopuściłaś? I robi się... nieciekawie. Przepraszam. Nie powinnam zostać z nim sama. Obezwładnił mnie. Spieprzyłam. Zawaliliśmy sprawę. Na całej linii. Dorwiemy gnoja. Karl, sytuacja? Federalni właśnie w tej chwili rozpoczynają obławę. Dobrze. Pomóż ze wszystkim. Becky? Póki coś się nie wyjaśni, wrócisz do akt. Mogło być gorzej, mogli nas zawiesić, ale... Chciałbym być uprzejmy, ale jednocześnie wybrać się w teren. A nóż nas puści. Sir, myślę, że jestem teraz o wiele bardziej potrzebna w terenie. Marney, wracasz do akt Kalwarego, albo idziesz do domu. Jasne? Dobrze. Idź. Co tam? Nie wiem, po prostu mam złe przeczucia. Jakiego rodzaju przeczucia? To ją przerasta, a my nie możemy pomóc. Uważaj na nią. Dobrze.